Hej Liski! Dzisiaj muzyczny wstęp troszkę nietypowy. Jest to wstęp do opowieści, która już kiedyś gościła na moim kanale. Opowieści o zdarzeniach, które niejednego przyprawiają o ciarki. Opowieści, która pokazuje, jak wielką siłą jest... No właśnie, co jest tak wielką siłą? Opowieści o Janku, który drzemie w każdym z nas. Z niebywałą radością przyjąłem nowinę, że Paweł Gołch wraz z wydawnictwem Dreams wydadzą pierwszą księgę smoczych kronik, czyli Smocze Jajo, na których premierę zapraszam Cię już dzisiaj, a którą to księgę zilustrowała wspaniałą kreską Marcelina Gradowska. Nie wiem, czy wiecie, ale Smocze Jajo to książkowy debiut Pawła, którego poznałem na początku mojej przygody z nagrywaniem bajek i wierszy dla Was, więc... Objęcie jego książki patronatem traktuję jako ogromne wyróżnienie. Wiecie, czuję się troszkę jak ojciec chrzestny tej książki. A teraz zapraszam Was na fragment jaja w nieco odmienionej odsłonie. Paweł Gołuch, Smocze Jajo. Ilustracje Marcelina Gradowska. Wydawnictwo Dreams. Wąską ścieżką pod bukami dreptał Janek z cichej wody. Szlak był trudny, momentami stromy jak młynarskie schody. Mimo tego dzielny chłopak szybko się na górę wspinał. Wkrótce świerk zastąpił buki, świerki zaś kosodrzewina. A gdy zbocze pochłonęły górskiej trawy żółte fale, szlak złagodniał, by nareszcie dotrzeć na niewielką halę. Janek z lękiem spojrzał w górę. Wyżej była tylko skała, nachylona, jakby właśnie zwalić się na niego miała. A u stóp mierzącej ponad 150 metrów ściany widniał czarny wlot jaskini, bramą piekieł nazywany, bowiem aż do wnętrza ziemi sięgał system korytarzy. W każdym razie tak mówiono. Sprawdzić nikt się nie odważył. Janek ruszył w stronę groty, rozglądając się wokoło, a od tego rozglądania pot wystąpił mu na czoło. Bez wątpienia wielu śmiałków było przed nim na tej łące, lecz potworny ogień sprawił, że uciekli jak zające. Pozostały po nich miecze, tarcze, hełmy, części zbroi, poskręcane od gorąca. Chłopak oddech uspokoił, stanął w wejściu do jaskini, chwilę zbierał w sobie śmiałość, a gdy już miał krzyknąć – halo! Z tyłu coś załopotało. Zanim jeszcze się odwrócił, wiedział już, co tam zastanie. Ten, którego Janek szukał, właśnie siadał na polanie. Najwyraźniej, kiedy chłopak pokonywał trudny teren, smok odwiedził Biały Zamek, aby podgrzać atmosferę. Janek po raz pierwszy w życiu mógł podziwiać to stworzenie, chociaż był to podziw mocno pomieszany z przerażeniem. Z wyciągniętą w górę szyją smok przewyższał gmach kościoła, a gdy skrzydła swe rozłożył, był szeroki jak stodoła. Twarde niczym granit łuski pokrywały jego ciało, a z ogona oraz grzbietu mnóstwo kolców wyrastało. Nagle zniżył łeb rogaty, czarny dym wypuścił nosem. Podszedł bliżej, zmrużył oczy, w końcu rzekł dudniącym głosem. Smocze kroniki. Smocze Jajo. Premiera 5 października. Paweł Gołuch, Marcelina Gradowska... Wydawnictwo Dreams.